Towarzysze, więc dzisiaj w drodze wyjątku zareklamuję kanał naszych politycznych wrogów, Media Narodowe, które to opublikowały rozmowę z doktorem Szewko na temat epidemii koronawirusa, a dokładnie porównania Chin i Unii Europejskiej, Chin i Polski, jak tutaj sobie z tą epidemią radzą. Więc no, jeśli chodzi o Chiny, doktor Szewko mówi jasno, Chiny zdały egzamin, partia komunistyczna zdały egzamin i mimo, że tutaj mimo początkowej paniki i wybuchu tej epidemii, wszystko od razu zrobiono tutaj wszystko to, co trzeba było zrobić. Więc po pierwsze rozpoczęto masową produkcję sprzętu higienicznego, jakiś tam właśnie maseczek, rękawic lateksowych, jednorazowych fartuchów, mydła, żelów antybakteryjnych, testów wykrywających koronawirusy. Zaczęto budować szpitale, wybudowano kilkanaście szpitali, w których to czas budowy takiego szpitala to jest od 6 do 10 dni. W szpitalach tych mieści się 1000 łóżek. Odseparowano całe miasta, tutaj zaczęto tworzyć całą taką infrastrukturę logistyczną, jak ludziom niewychodzącym z domu dostarczać jedzenie, że oni to jedzenie mogli zamawiać przez internet, to jedzenie było dowożone pod ich dom, no i dzięki temu wszyscy ci ludzie, wszyscy ci Chińczycy mogli przetrwać tą kwarantannę, także ta epidemia w Chinach już w tej chwili zaczyna odchodzić. No to tylko pokazuje, że państwo chińskie, że komunistyczna partia zdały egzamin. Jak to wygląda w Polsce, jak to wygląda w Europie, jest to dokładne przeciwieństwo. Mimo, że od epidemii słyszymy już od prawie 3 miesięcy, to państwo polskie nie zrobiło nic. Cały czas tutaj na granicach lotniczych nie ma żadnego sprzętu, który by w ogóle no tutaj weryfikował ludzi przyjeżdżających z innych krajów. Oczywiście no jest to kraj, gdzie nie ma mydła, jest to kraj, gdzie w szpitalach brakuje podstawowego sprzętu, właśnie nie ma rękawiczek lateksowych, nie ma maseczek. No, jakiekolwiek tutaj decyzje dotyczące właśnie ograniczenia mobilności, no to są albo w ogóle nie podejmowane, albo podejmowane w sposób spóźniony. No, widzimy tutaj, no, Polska jest jednym z niewielu krajów, gdzie w ogóle nie robi się tych testów na koronawirusa, no. Polska jest też krajem, gdzie w ogóle ilość tych rzeczy, takich podstawowych rzeczy dotyczących właśnie higieny, ratowania życia, całego tego osprzętowania szpitali, dzięki którym te szpitale mogą działać. W Polsce w ogóle się tego nie produkuje, bo polscy idioci, właśnie tutaj fanatycy wolnorynkowi są przekonani, że zawsze rynek wszystko wyreguluje i jak tylko będzie potrzebować, no to można to wszystko sprowadzić z zagranicy. Problem jest taki, że w tym momencie, kiedy jest epidemia, różne kraje wprowadzają zakaz eksportu produktów higienicznych, no. To wszystko powoduje, że w Polsce nie ma mydła, brakuje papieru toaletowego. Jest gorzej niż w PRL-u. Wy się śmialiście z PRL-u, że w PRL-u były tutaj właśnie stało się w kolejkach. Stało się w kolejkach, bo było na kartki, ale przynajmniej jak ktoś stał, to dostał. A dzisiaj nawet, kurde, jak stoicie w kolejkach, stoicie, idziecie do sklepu, to są po prostu puste półki. Czegoś takiego jak mydło w Polsce nie ma. No w każdym razie mamy tutaj kolejny przykład, jak to ta właśnie ta wielka fanfaroda z organizowaniem wielkich tutaj obchodów ku czci rocznicy żołnierzy wyklętych, zastanawianie się, jak tu budować pomnik roku 1920, cały czas świętowanie powstania warszawskiego i innych wielkich rocznic, mówienie, to my w Polsce obaliliśmy komunizm w momencie, kiedy idzie epidemia i w sklepach nie ma mydła. To jest po prostu kompromitacja.